Emocje po wygranym przez Polaków z drużyną Stanów Zjednoczonych meczu w ćwierćfinale Mistrzostw Świata siatkarzy jeszcze nie opadły, a wszyscy czekają na kolejne starcie z Brazylią. To jest zespół bardzo mocny i my się nie boimy. Szanujemy przeciwnika, wiemy na co stać Brazylijczyków, natomiast to nie jest kwestia strachu. My musimy się dobrze przygotować, wierzyć w siebie i grać co najmniej tak jak ze Stanami Zjednoczonymi. A mecz ten po obu stronach siatki był popisem najlepszych umiejętności siatkarskich. Zarówno Polacy, jak i Amerykanie zagrali bardzo dobrze, choć Polacy byli trochę lepsi. 2-0, prawda, w setach. Sytuacja się zmieniła i doszło do zaciętej walki, ale jednak przede wszystkim doszło do tego, że przegraliśmy dwa następne sety i rozstrzygnąć miał to spotkanie tiebreak. Praktycznie do pewnego momentu gra była bardzo wyrównana. Ta zagrywka, jedna, która była w tej breaku, była najważniejszą zagrywką w całym meczu i właśnie Kamil ją dźwignął. Powiem w ten sposób, na tym polega zespół, między innymi z Fornalem, chociażby Śliwką, tymi wymianami, które pojawiają się na boisku, żeby wspierali się wszyscy. Rozliczany jest zawsze cały zespół. A tych zwycięskich nawet rozliczać nie wypada. Jeśli Polacy wygrają w sobotę w półfinale z Brazylią, to będą drugi raz z rzędu bronić tytułu Mistrza Świata. Wcześniej w historii trzykrotnie z rzędu tytuł ten udało się zdobyć właśnie Brazylijczykom i Włochom. Pierwsze dwa sety graliśmy bardzo dobrze. Z Amerykanami właściwie nie istnieli. Potem to my im trochę pozwoliliśmy się rozegrać. I myślę, że ta koncentracja na finał, na Brazylię, to trudno, żeby nie było koncentracji na graniu o finał. Półfinał Mistrzostw Świata siatkarzy już w najbliższą sobotę o 18:00 w katowickim Spodku.